Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam, zapraszam Państwa na Teledziennik. Rekin został założony w 2006 roku. Od 12 niemal lat z powodzeniem szlifuje młode talenty pływackie i krzewi sportowego ducha walki wśród najmłodszych mieszkańców Świebodzic i nie tylko. W tym roku też jubileuszowe zawody pływackie, które organizujemy, 10. edycję Pucharu Sprintu. Do tego czasu możemy się już pochwalić znaczącymi sukcesami. W zeszłym roku Mistrzostwo Polski, a zawodniczki z naszego klubu na juniorskich mistrzostwach polskich Hanna Zawadzka wywalczyła. Ponadto mieliśmy sporą ilość zawodników w finałach Mistrzostw Polski i kolejnych pretendentów do tych najwyższych laur na zawodach mistrzowskich. Dwie zawodniczki również mamy w kadrze narodowej, które też właśnie zostały zauważone i starają się też wywalczyć coś dla siebie. Także to szkolenie, jak widać, przebiega bardzo fajnie w naszym klubie. Udało nam się rozbudować ten system szkolenia bardzo profesjonalnie, bo w zasadzie zaczynamy od już 6-latków szkolenie i mamy zbudowany pion poprzez właśnie przedszkola, później szkoły podstawowe, czyli ten etap wczesnoszkolny, szkoła podstawowa, 7-8 klasy, no i gimnazjum i nawet licealistów mamy w naszych szeregach. Kiedyś tata zabrał mnie na basen i po prostu spodobało mi się. Tak, byłem na Mistrzostwach Polski, wyjeżdżałem również do innych krajów, do Berlina lub do Austrii na zawody. I swoją przyszłość sportową wiąże z pływaniem? Wydaje mi się, że tak. Sprawia mi to przyjemność i będę chciał to kontynuować. A jak długo już pływasz? Ponad 9 lat. Mam wiele osiągnięć, pływam na Mistrzostwach Polski i na okręgowych takich zawodach, czyli z każdego województwa. Ja pływam dlatego, że sprawia mi to dużą przyjemność. Zacząłem pływanie już w drugiej klasie podstawówki, a tak naprawdę zachęcił mnie kolega, bo zobaczyłem, że fajnie pływa i też chciałem tak zacząć. Ale bez wsparcia rodziców nie udawałoby się tutaj to wszystko. Tak, to prawda, ponieważ rodzice w ciężkich chwilach mnie zawsze wspierali. A jakie to są ciężkie chwile? No na przykład jak na zawodach jakiś start nie wyjdzie, coś się jakiś czas, no po prostu nie wyjdzie start, się przegra. Powiedz, czy chciałbyś swoją karierę sportową właśnie łączyć z pływaniem? Jeżeli miałbym być sportowcem, to tak, chciałbym, ponieważ jest to sport naprawdę fajny i bardzo mi się podoba. Jak miałam 5 lat, rodzice mnie zapisali do trenera i tak zostało. To przez rodziców zaczęłam pływać. I jak długo już? 12 lat. Sprawia ci to przyjemność? Tak, to jest dobre oderwanie się od szkoły, od codziennych obowiązków. A jak długo już trenujesz pływanie? Tak samo jak koleżanka, 12 lat. I sprawia ci to przyjemność? Wielką. Dlaczego? No tak jak mówiła koleżanka, jest to oderwanie od rzeczywistości, od tej szkoły, od obowiązków. Dziewczyny, a jak wyglądają wasze treningi? To wstajemy rano o 5, jedziemy na 6 na trening, bo dojeżdżamy z Wałbrzycha.
robimy trening około 5 km, 5-6, zależy od cyklu treningowego. No i po południu też tak samo, na 16 mamy trening i też około 5-6 km. Wstajecie o 5 rano codziennie? Tak, codziennie, na każdy trening. Co Was motywuje do takiego wysiłku? Te sukcesy, tak? No nie tylko sukcesy, ale jest, jednak sprawia to przyjemność po tylu latach. Idzie się do grupy, którą bardzo się lubi i to jest też taka motywacja. Grupa jest przyjemna, więc wiadomo, że się lepiej staje. A jak potraficie połączyć tak ogromny wysiłek, codzienny wysiłek, takie ranne wstawanie z szkołą, z nauką w szkole? Jak to mówię, im mniej czasu, tym łatwiej jest sobie to wszystko poukładać i tak naprawdę przychodzi się do domu, od razu się robi lekcje, nie odkłada się niczego na później. No też ma się wszystko już poukładane, że się wraca do domu, robi się część lekcji, zje się coś, jedzie się na obiad i kolejna część lekcji. Ale bez pomocy rodziców chyba by się to nie udało wszystko. Nie, rodzice odgrywają bardzo dużą rolę i bez nich tak naprawdę nas by tu nie było, bo kto by nas woził, obiady robił i wszystko. No jednak bez rodziców nie ma nas. Tak, też rodzice nas tu zapisali, więc to też dzięki nim pływamy. Klub sportowy Rekin może poszczycić się wieloma utalentowanymi wychowankami, którzy są multimedalistami zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. W tym gronie warto wymienić takie nazwiska jak Kamil Ferenc, Tomasz Ciesielski, Krystian Warzecha, Daniel Gielata, Dawid Skalny, Artur Stankiewicz, Dominika Sarin, Bartosz Kościelniak, Agnieszka Gajdowska, Amadeusz Kiełczewski i Agata Wlaźlak. Receptą na sukces jest przede wszystkim systematyczność, zaangażowanie, konsekwencja. No sukces nie dzieje się, nie pojawia się też znikąd, bo również musi być zaangażowanie rodziców, lokalnych władz. Także tutaj wsparcie Urzędu Miasta w Siewodzicach, burmistrza miasta Siewodzica pana Bogdana Kożuchowicza, bo dostajemy dotacje i udostępnienie pływalni do tego celu. Również udało nam się od 3 lat mocno współpracować z przyległą do pływalni szkołą, gdzie udaje nam się stworzyć warunki treningowe, czyli łączenie nauki z treningiem, czyli jest stworzona grupa pływacka i ta grupa może trenować rano przed lekcjami i zaraz po lekcjach, także ma 2 treningi dziennie, a to właściwie w tym momencie warunkuje też ten sukces, żeby była odpowiednia ilość treningów zapewniona. No i wsparcie firm. Lokalnych firm, czyli sponsorów, których przybywa. Bardzo z tego powodu dziękujemy tym firmom, że mogą nam wesprzeć naszą działalność i to, co robimy. Uważam, że ten magiczny trójkąt, współpraca rodzica z trenerem i z zawodnikiem i wsparcie rodzica, to też jest jeden z kluczy do tego sukcesu, bo ten rodzic no, musi przywieźć tego zawodnika na trening, to dziecko musi też oporządzić, przygotować, zrobić śniadanie, posiłki odpowiednie dla sportowców. No, bardzo mocno też wspierają w trudnych chwilach tych młodych zawodników, no bo nie ukrywajmy, jest to bardzo ciężki sport, wymaga zaangażowania, skupienia i tej wytrwałości, a często no, pojawiają się kryzysy i ten rodzic dobrym słowem też z pewnością wspiera w domach. Motywacja to jest kolejny z kluczy, bo bez motywacji nie ma dobrej realizacji treningu. No i uważam, że główną taką, najważniejsze w tym wszystkim jest dobra atmosfera. Jeżeli jest dobra atmosfera w klubie, w grupie, na treningach, nie ma tej niezdrowej rywalizacji, tylko zawodnicy się wzajemnie potrafią wspierać, to warunkuje też w dużej mierze sukces. Żeby była ta dobra atmosfera też na linii trenerów z rodzicami, rodzice, żeby też tą dobrą atmosferę tworzyli i ją tworzą. No i tak jak mówię, w grupie, w drużynie siła. Pływanie przynosi same korzyści. Wspomaga układ oddechowy, poprawia elastyczność stawów i poprawia ich ruchomość.
koryguje wady postawy, a także relaksuje. Chociaż pływać można się nauczyć w dowolnym momencie życia, najlepiej zacząć od najmłodszych lat. Jeżeli chodzi o te najmłodsze grupy, no to przyjmujemy wszystkich na początek. No i później no, najwytrwalsi zostają i przechodzą do kolejnych grup, do kolejnych poziomów zaawansowania. Natomiast do tych naszych najstarszych grup już treningowych, no to przyjmujemy zawodników, którzy już pływają na wysokim poziomie sportowym, no bo no, nasza drużyna już bardzo dobrze sobie radzi i żeby ten trening fajnie, sprawnie przebywał, był realizowany, to pozwalamy sobie przyjąć już zawodników z klasami sportowymi. Ilu zawodników w tej chwili trenuje w klubie? Aktualnie po tym przestoju, który był tutaj spowodowany remontem, jest 120 dzieci, ale chcemy uzupełnić ten nabór do 140 członków, bo takie mamy możliwości. Takie mamy możliwości, bo mamy 8 grup treningowych, w każdej grupie może być odpowiednia 15-osobowa ilość osób, więc 140 osób jesteśmy w stanie przyjąć. Więc na 120 aktualnie, ale jeszcze kilkoro przyjmiemy. Szczególnie zależy nam na tych najmłodszych w tym momencie. Dzięki sporym unijnym środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Dolnośląski Urząd Pracy wspiera rozwój lub wyposażenie żłobków, klubów malucha i innych form, które gwarantują opiekę dzieciom do 3 roku życia. Dzięki takiej właśnie dotacji w Strudze w gminie Stare Bogaczowice powstał żłobek, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 16 lutego. Partnerowi, czyli wójtowi również w Starych Bogaczowic za zaproszenie na otwarcie tegoż żłobka. Muszę Państwu powiedzieć, że zwyczajnie jako urzędas po prostu czasami nie widzę tego, na co te pieniążki są przeznaczane. Dlatego dla nas każde takie spotkanie, kiedy możemy zobaczyć tak naprawdę na co te pieniądze idą, no bardzo nas wzbogaca. Myślę, że to też bardzo istotne i może to dobrze by było, Panie Prezydencie, gdybyśmy właśnie przy każdej takiej okazji mogli się spotkać i zobaczyć na żywo, w praktyce, co tak naprawdę się w tej aglomeracji dzieje. No tym bardziej oglądając tutaj te maluszki, no widzę sens wydatkowania tych środków, muszę Państwu powiedzieć. Procedur jest strasznie dużo, wytycznych, sam wniosek, aplikowanie, czas oceny i tak dalej, to jest naprawdę wspinanie się na Mount Everest i K2. Natomiast rzeczywiście udało się, tak jak Pan Prezydent powiedział już wcześniej, udało się to dzięki współpracy, myślę, że różnych środowisk, partnerstw publiczno-prywatnych, no właśnie ten żłobek jest przykładem takiego partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja tylko liczę na to, że zgodnie z przeznaczeniem te środki zostaną zagospodarowane. Wspieramy nie tylko tą edukację żłobkową na bardzo wysokim poziomie, co zapewniają właśnie pieniądze unijne, ale także wspieramy rodziców, bo tutaj celem nadrzędnym jest pomoc w powrocie na rynek pracy, czy w odnalezieniu się na tym rynku pracy rodziców, którzy
dzięki temu wsparciu po prostu będą odciążeni z kosztów dotyczących opłaty żłobkowej. Z mojej strony życzę wszystkim Państwu fajnej realizacji projektu, ale też tego, żeby ten żłobek funkcjonował jak najdłużej, rozwijał się, żeby może w kolejnych naszych rozdaniach, bo pieniędzy, chciałam przypomnieć, mamy wciąż bardzo dużo na cele żłobkowe, bo pozostaje ich jeszcze 82 miliony, proszę Państwa. I dotyczy to całego Dolnego Śląska, aczkolwiek aglomeracja wałbrzyska jak najbardziej jest tutaj podmiotem do tego, żeby aplikować o te środki. My jako Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, myślę, że wszyscy już Państwo to wiecie, jesteśmy instytucją, która bardzo pomaga w tym, żeby te środki zdobywać. Z mojej strony dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ten budynek został wybudowany w połowie XIX wieku przez naszych starszych braci Niemców. Został wybudowany jako szkoła wiejska, żeby kształciły się kolejne pokolenia młodych ludzi. I od połowy XIX wieku nie milkły tutaj głosy dzieci. Głosy dzieci. Ludzi, którzy te dzieci kochali. Do końca II wojny światowej była tutaj szkoła niemiecka. Wprost po zakończeniu działań wojennych w 1946 roku rozpoczęła działalność tutaj szkoła polska już. Uczyła najpierw dorosłych, którzy nie zdołali skończyć szkoły w czasie wojennym, a później przychodziły kolejne pokolenia już maluchów. Kiedy zabrakło dzieci szkolnych, gmina w Starych Bogaczowicach nie poddała się pokusie, aby budynek sprzedać, sprywatyzować, zamienić na mieszkania, zamienić na żywą gotówkę, ale postanowiła, że budynek będzie trwał, będzie dalej własnością społeczną i chwała Wam za to i Pani Ramonie, i Panom Prezydentom, obydwom i Panom Wójtom, obydwom za to, że podjęliście się zdobywania tego szczytu, bardzo wysokiego szczytu dla zwyczajnego śmiertelnika, prawie niedostępnej rzeczy, żeby to wszystko uszykować. Dziękuję też Pani Dyrektor, że w tym wszystkim uczestniczyła. Niech Pan Bóg pobłogosławi to miejsce, ten dom, tę przedszkolę, ten żłobek. Niech Pan Bóg pobłogosławi dzieciom, niech Pan Bóg pobłogosławi wychowawcom, rodzicom, rodzeństwu, którzy tutaj pomalutkę będą przychodzić, aby w spokoju wszyscy mogli tutaj żyć, kształcić się, pracować i bawić. Dzięki staraniu wielu osób mamy ten obiekt, jest to nowo powstały żłobek w miejscowości Struga. No, wydaje mi się, że ten obiekt był bardzo potrzebny. Mamy wdrożony program 500+, jakby delikatnie rzecz biorąc nasza demografia, słupki poszły w górę, więc my musimy, że tak powiem, sprostać wymaganiom i wspólnie z przedsiębiorcą prywatnym stworzyliśmy taki projekt i na dzisiaj mamy piękne przedszkole w miejscowości Struga, które tak naprawdę nie obsługuje tylko naszej gminy, ale również i okoliczne dzielnice Wałbrzycha, czyli Piaskową Górę oraz Podzamrze. Środki pozyskaliśmy z IT aglomeracji wałbrzyskiej wspólnie z partnerem, czyli z panią Ramoną Bukowską. Były pozyskane właśnie z tej instytucji środki na dostosowanie tych pomieszczeń do nowo budowanego żłobka. A pomieszczenia są kolorowe i dostosowane do potrzeb maluchów. Nie brakuje w nich zabawek, zarówno tych, które dzieci uwielbiają, jak i tych, które mają rozwijać ich sprawność, motorykę i wyobraźnię. Nad bezpieczeństwem wychowanków żłobka czuwać będzie wykwalifikowana kadra. Dzięki projektowi bezpłatną opieką żłobkową objętych zostanie 16 dzieci. Żłobek dysponuje 20 miejscami.
To prawdziwe wyzwanie pokonać pieszo 46 km trasy wiodącej przez góry Sowie, Suche i Wałbrzyskie. Takiego wyzwania podjęło się 430 zawodników, którzy wystartowali w czwartej edycji maratonu pieszego Sudecka Żyleta, który odbył się w sobotę w Głuszycy. Imprezę o charakterze turystyczno-wytrzymałościowym mocno wspierało starostwo powiatowe w Wałbrzychu. Jestem pod wrażeniem. Proszę zobaczyć, jaka liczna grupa się tutaj zebrała. Świetna zabawa. Przede wszystkim bardzo dobry pomysł na rekreację. 46 km, 400 osób, przemarsz przez Góry Suche, Góry Wałbrzyskie, koniec w Andrzejówce. Naprawdę warto wspierać takie niesamowite inicjatywy. Będziemy wspierać oraz propagować każdy rodzaj sportu, rekreacji. Przednia zabawa, jeszcze raz podkreślam, naprawdę łączymy się jako starostwo powiatowe z ludźmi. Wierzymy, że wsparcie takich oddolnych inicjatyw będzie rozpropagowane poprzez zdrowy i aktywny udział w życiu społeczno-publicznym. Pan starosta wybiera się w góry? Szanowni Państwo, ja pochodzę generalnie z gór, ale dzisiaj 46 km, szanowni Państwo, no jeszcze nie dzisiaj, przymierzam się, ale jest to, no trzeba się do tego sukcesywnie co najmniej z tydzień czasu wcześniej przygotować. Zanim uczestnicy wyruszyli na trasę, przedstawiciel organizatora maratonu dokładnie omówił mapkę, która była przewodnikiem dla maszerujących. Posiadamy taką fajną mapkę, gdzie jest ładnie opisane przez przewodnika Sudeckiego cały szlak. Na dole, u góry jest pokazowa mapka. Z tej strony posiadamy 3 miejsca na pieczątki, czyli będą 3 punkty kontrolne. Jeden będzie się znajdował na przełęczy Koziej przed Borową i na każdym punkcie będą pieczątki. Drugi punkt będzie punktem żywieniowym. Tak samo będzie pieczątka, trzeci punkt będzie pod Szpiczakiem i też będzie pieczątka. Osoba, która dostanie, która będzie miała wszystkie pieczątki i dotrze do nas na metę, będzie uhonorowana medalem. Każda osoba, która będzie miała komplet pieczątek. Do tego posiadamy 2 numery u góry, alarmowe. Wycof, tak zwany numer do nas, jak ktoś rezygnuje na trasie, bo po prostu ma już dość albo nie chce dalej iść i zwija się do domu, wysyła SMS-a o treści rezygnacja, imię, nazwisko na ten numer u góry. Na dole posiadamy numer alarmowy GOP, używamy go tylko wtedy, kiedy naprawdę... W tym maratonie czas nie miał znaczenia. Chodziło o to, by przejść trasę i dotrzeć do celu, czyli mety usytuowanej w gościńcu w Łomnicy. Organizatorzy założyli, że przejście 46 km marszem powinno zająć zawodnikom około 16 godzin, ale zgodnie z regulaminem czekali 20 godzin na uczestników, którzy docierali na końcu. Wśród startujących obecny był burmistrz Głuszycy Roman Głód, miłośnik gór i wspinaczki górskiej. Tak, podjąłem rękawice po letniej, przyszedł czas na zimową, a więc wędrujemy. 47 km po pięknych górach gminy Głuszyca i gminy Jedlina-Zdrój. Myślę, że 10 godzin wspaniałej wędrówki, przygody z ludźmi z całej Polski, bo przyjeżdżali rzeczywiście z całej Polski piechurzy. Mamy ponad 400 osób, a więc myślę, wspaniała zabawa, wspaniała impreza, wspaniałe warunki zimowe, tylko wędrować. Na mecie na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale oraz certyfikaty. Spektakl Sienkiewicz Superstar jest drugą częścią i kontynuacją cyklu opowieści o supergwiazdach. Pierwsza była Gabriela Zapolska, teraz przygotowujemy produkcję o Henryku Sienkiewiczu. Przygotowujemy ją z tą samą grupą aktorów, dołącza do nas jeszcze jedna osoba, Michał Kosela. I tak jak za pierwszym razem, mam tutaj do czynienia z grupą rekonstrukcyjną, która będzie
borykać się z taką postacią, jaką jest Henryk Sienkiewicz. Tak jak Gabriela Zapolska była postacią zapomnianą, poniekąd wymazaną z takiej historii polskiej literatury, no tak Henryk Sienkiewicz jest pomnikiem, z którym będziemy się borykać. No i takie pytanie pewnie też stoi za tym spektaklem, właśnie komu i dlaczego budujemy pomniki. Henryk Sienkiewicz jest dla nas też jakimś takim, taką postacią, pretekstem do tego, żeby rozliczyć się i pomyśleć sobie o tym, co myślę dzisiaj jest bardzo ważne, czyli o polityce historycznej, o pamięci, o polityce kulturalnej. Więc to są takie, takie pola, które ta postać noblisty nam otwiera i po których się poruszamy. Oczywiście tak jak w przypadku Zapolskiej, posługujemy się również biografią, mniej znanymi faktami z życia Henryka Sienkiewicza. Próbujemy go odkrywać również próbujemy go opowiadać może tak, jak go nie znamy, jakby poza tą taką główną narracją, szkolną narracją. No i generalnie na tym opiera się główna fabuła spektaklu. Zapraszamy 23 lutego do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Więc obsada spektaklu to jest znowuż grupa rekonstrukcyjna. Tak jak w przypadku opowieści o Gabrieli Zapolskiej powołaliśmy taki twór jak grupa rekonstrukcyjna składająca się z 6 osób. Sary Celar-Jezierskiej, Irenki Sierakowskiej, Joasi Łaganowskiej, Rafała Kosowskiego, Filipa Perkowskiego i Piotra Mokrzyckiego. I ta szóstka aktorów dekonstruowała postać Gabrieli Zapolskiej. Tak w przypadku Henryka Sienkiewicza podobnie powołujemy taką grupę rekonstrukcyjną, składającą się z tych samych osób. W spektaklu o Gabrieli Zapolskiej Filip Perkowski powołał na chwilę postać Henryka Sienkiewicza i tutaj wraca w opowieści o Henryku właśnie jako ta tytułowa postać, a do grupy rekonstrukcyjnej składającej się do tej pory z 6 osób dołącza Michał Kosela w roli prezydenta. No i chyba więcej nie będę zdradzała. Na pewno ta opowieść o Sienkiewiczu będzie obszerniejsza, będzie trochę dłuższa. I myślę, że jeszcze bardziej aktualna. To jest taki spektakl, który faktycznie rodzi się, tak jak ta grupa rekonstrukcyjna, która działa na zasadzie buntu przeciwko pewnym narracjom, tak samo ten spektakl i ta opowieść grupy rekonstrukcyjnej zrodziła się z takiej niezgody po prostu na oficjalne narracje i oficjalną politykę historyczną w naszym kraju. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro.